Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja Ruch Narodowy. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Premier Donald Tusk mówi, że będzie budował jednak centralny port komunikacyjny. Długo się zastanawiał, w końcu takie słowa padły. Jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że to raczej zaoranie niż budowanie CPK. Co pan marszałek o tym myśli? Która z tych wersji po wczorajszej konferencji premiera? Przede wszystkim warto zauważyć, że Donald Tusk tradycyjnie zaczął od złamania chyba wszystkich swoich obietnic wyborczych, bo zarówno obietnica niebudowania CPK została właśnie złamana. To akurat uważam, że dobrze, bo jestem zwolennikiem kontynuowania tej inwestycji, jak i została złamana obietnica podjęcia decyzji po audytach. Przypomnijmy, że przetargi na audyty zostały rozpisane, później unieważniane, niektóre były ogłaszane jeszcze raz i zdaje się, że w momencie, kiedy premier ogłasza, wszystkie przetargi na audyty były już unieważniane, czyli rząd nie tylko nie poradził sobie jak do tego momentu z merytorycznym ogarnięciem tej inwestycji, ale nawet ze zleceniem audytów. To źle wróży. Mamy do czynienia z rządem dyletantów, który zajmował się zupełnie czymś innym, podobno ostatnio zajmowali się negocjacjami na poziomie europejskim, a nie rządzeniem Polską. Premier sam był zaangażowany podobno w negocjacje w IPP. No to trudno, panie marszałku, się dziwić, że jeżeli dzieją się jakieś sprawy na odcinku europejskim, że też wtedy rząd się nie angażuje. To równolegle można to robić. Ma od tego cały MSZ, żeby się zajmował takimi sprawami albo i partie, a tutaj są różne sprawy w Polsce. Póki nie mamy naprawdę strategicznych spraw typu CPK, porty, atom, granica, obronność, przetargi zbrojeniowe, nie mamy rozstrzygniętych, to naprawdę nie czas na układanki w europartiach. To wracając do CPK. Co do samego CPK, no to tak, dobrze, że wreszcie ogarnęli się i nie mają zamiaru tej inwestycji zaorać, bo bylibyśmy chyba jedynym państwem europejskim średniej wielkości bez nowoczesnego międzynarodowego lotniska. Natomiast to nie wróży dobrze, jeżeli chodzi o skomunikowanie tego lotniska. Powinno być powiedziane i o jego przepustowość. Powinno być powiedziane jasno, że to lotnisko będzie skomunikowane kolejowo, nie tylko samochodowo. Powinni przestać się wygłupiać tym, że tak powiem, rozbudowywaniem Modlina. Jeżeli ma być budowane CPK, to Modlin może pozostać w obecnej formie. Chopin też rozbudowany. No, jakby... Nie wierzę w to. Powiem tak. Ciężko jest mi oceniać w ogóle wypowiedzi wczorajsze premiera, bo ja po prostu zasadniczo w niej nie wierzę. Ja nie wierzę, że oni mogą być aż tak nierozumni, żeby użyć ładnego słowa, jak się sami prezentują. Z czego to wynika? Czy z jakiejś zajadłości, że oni nie chcą przyznać, że zespół specjalistów dobrany przez PiS, rząd PiS był w stanie zaprojektować coś przyzwoicie? Mi się wydaje, że oni mają mentalną taką blokadę, że nie są w stanie przyznać. I próbują jak koń pod górę kombinować, żeby wymyślić coś innego, a to duoport, a to triport, a to megalopolis zamiast komponentu kolejowego CPK. Kombinują jak koń pod górę, żeby tylko nie przyznać, że tamte rzeczy były przez specjalistów zaprojektowane nie najgorzej. Zamiast powiedzieć, że to projektowanie, co byłoby prawdą, zaczęło się jeszcze, kiedy oni rządzili, wtedy jako centralny port lotniczy, a PiS po prostu rozkręcił i dokończył projektowanie i rozpoczął budowę. Ale ta wizja jakoś... sensowną całość się składa, jak właśnie przesłał pan tej konferencji. No właśnie niezbyt. Jest to logiczne, zasadne. Jedyne, co ma w tym, jest elementem sensownej całości, to budowa samego CPK jako lotniska o statusie międzynarodowym. Natomiast okrojenie jego przepustowości jest w tej chwili do poziomu poniżej. Znaczy ja mam nadzieję, że oni nie są tak niemądrzy, żeby nie zachować modułowego charakteru CPK. To znaczy, że będzie można je rozbudowywać modułowo o kolejne terminale proporcjonalnie do oczekiwań rynku. I tak byłby CPK zaprojektowany i to jest dobry projekt, tak jak się projektuje nowoczesne porty, dlatego prywatni inwestorzy chcieli się w to włączyć. Pytanie, czy prywatni inwestorzy, którzy chcieli się w to włączyć, firma Vinci, zdaje się międzynarodowa, która ostatnio zaczęła rozmawiać z Węgrami, żeby tam robić międzynarodowe lotnisko, czy ona zostanie w tym projekcie po zmianach Tuska. My tego nie wiemy. My tak naprawdę po wczorajszej konferencji więcej nie wiemy niż wiemy. Trzeba będzie czekać i obserwować. Moim zdaniem trzeba to traktować, że to jest spuszczenie, ta wczorajsza konferencja premiera jest kierunkową decyzją na kontynuację i spuszczeniem powietrza z tego jakby napompowanego balonu pogardy i nienawiści antypisowskiej. Że wszystko, co robi PiS, to musi być głupie i złe. I teraz, jak już spuścili z tego balonu trochę powietrza, moim zdaniem mam nadzieję, że usiądą tam do realnego projektowania. No i opowieści, że jednocześnie rozbudują Modlin, rozbudują lotniska regionalne, zrobią połączenia w 100 minut z głównymi miastami, zbudują CPK, ja w to nie wierzę.
To znaczy, skąd pieniądze jednocześnie na to wszystko? To samo mówili politycy Platformy o planach Prawa i Sprawiedliwości, mam wrażenie, panie marszałku. No tylko, że w tej chwili... mówili o CPK, to oni też mówili, no nie, nie wierzymy, nie da się, to za... No tylko, że duże za problem, jaki ma rząd Platformy, jest taki, że na inwestycje w kształcie zaproponowanym przez rząd PiSu pojawił się chętny inwestor rynkowy. I była perspektywa rynkowego jej finansowania. Na to, co oni zaprezentowali, nie ma żadnego inwestora, bo nie ma żadnego projektu. To są po prostu wizje z konferencji prasowej jakichś doradców, PR-owców premiera. Więc ja bym radził wszystkim spokojnie zaczekać, zobaczyć, co z tego zostanie za pół roku. I mam nadzieję, że jednocześnie inwestycja CPK nie będzie wstrzymywana, tylko kontynuowana. Najbardziej chyba boli obcięcie całego komponentu kolejowego o miasta średniej wielkości. Stawianie na kilka największych miast w Polsce kosztem całej reszty kraju, to jest, nie bójmy się tego słowa, idiotyzm. Podobnie pchanie ludzi w skomunikowanie kraju poprzez połączenia lotnicze, a nie dobrze funkcjonującą kolej, jest mniej efektywne kosztowo. No a z punktu widzenia tego klimatyzmu, który wyznaje duża część rządzącej Platformy i Lewicy, bo skrycie to dużo z nich się z tym nie zgadza, ale oficjalnie oni wszyscy to popierają. No to przecież połączenia kolejowe są bardziej od strony tych emisji niskoemisyjnej niż lotnictwo. No więc powinni maksymalnie stawiać na komponent kolejowy i jestem pewien, że Unia Europejska, jeśli coś będzie finansować, to też współpraca i rozwój sieci kolejowej. Także wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z absurdalnymi elementami, a niektóre to wręcz są groteskowe. To jak panie... opowiadanie o tym, że port imienia Fryderyka Chopina pozostanie lotniskiem dronowym. Też takie słowa. Życzę powodzenia. Tak, natomiast no, gdzie na świecie w tej chwili mamy lotnisko dronowe? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale może są, panie marszałku, tylko nie wiemy o ich istnieniu. To chciałem zapytać teraz o granicę naszą, ale nie wschodnią, tylko zachodnią, bo o tej wschodniej częściej się w ostatnich miesiącach oczywiście mówiło, ale ostatnio także zachodnia jest, zwraca uwagę przez to, co nasi sąsiedzi robią, jeżeli chodzi o migrantów. Te readmisje czy pushbacki też niemieckich służb, to wszystko jest pana zdaniem legalne? Czy to już jest łamanie prawa? Jak to wygląda? Ja nie czuję się specjalistą od międzynarodowego prawa związanego z przekazywaniem sobie imigrantów. Oczekiwałbym w tej sprawie jasnych komunikatów od rządu i ich nie ma. Moim zdaniem rząd ewidentnie unika komentowania tego tematu. W tym studiu mówił Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA w piątek bodajże, że... A nie Ministerstwa Obrony Narodowej, panie redaktorze? Czesław Mroczek? Nie, MSWiA. Mówił, że pushbacki absolutnie są legalne, bo podawałem przykład tej furgonetki, która przywiozła kilkanaście osób na granicę. Mówił, no, że absolutnie mają do tego Niemcy prawo, zero problemu. Ciekawe stanowisko jak na ministra polskiego rządu. No wydaje mi się, że... powiem, jaki jest mój stan wiedzy, moja percepcja. Moja percepcja jest taka, że Niemcy, imigrantów, którzy zatrzymają u siebie, mają prawo Polsce zwrócić, jeżeli są to imigranci, którzy w Polsce mają prawo pobytu, a nie mają prawa pobytu w Niemczech. Natomiast każdy tego typu ruch przymusowy powinien odbywać się za porozumieniem służb z obu stron i przy asyście służb z obu stron. Sytuacja taka, że oni przywożą kogoś i zostawiają w polu albo na przystanku autobusowym, a my się dowiadujemy o tym z internetu, a polskie służby po prostu, jak ci ludzie przyjdą gdzieś tam i się pokażą, albo ktoś zadzwoni, to ich przejmują, to nie jest poziom współpracy w XXI wieku między służbami cywilizowanych państw. Moim zdaniem, tak jak Niemcy nam podrzucali śmieci, tak w tej chwili nam podrzucają imigrantów nielegalnych. I to nie może być. Znaczy minister, który coś takiego akceptuje... Samo porównanie, panie marszałku, nie wiem, czy jest... Ja nie porównuję. Stosowne. Absolutnie nie porównuję. Okay. Natomiast praktyka jest taka, że Niemcy uważają, że mogą sobie w Polsce na różne rzeczy pozwolić. I mają do Polski często podejście instrumentalne. No, nie powinno być działanie polskiego rządu? Tak jak Niemcy wprowadzili kontrolę przywrócenie obserwacji granicy, zatrzymywanie pojazdów z niemieckiej strony, które wiozą do nas ludność pozbawioną obywatelstwa niemieckiego. Przypomnijmy, tylko obywatele Niemiec mają prawo zgodnie z przepisami Schengen u nas się swobodnie poruszać. A jeżeli obywatele cudzoziemcy, czy obywatele państw unijnych, mówiąc szerzej, czy państw strefy Schengen, to będzie prawidłowo. Natomiast obywatele państw nie Schengen powinni trafiać normalnie, być poddani kontroli granicznej, tak jak mamy na lotnisku. Schengen i nie Schengen. Jeżeli ktoś nie jest obywatelem państwa Schengen, polskie służby mają prawo go skontrolować, nie wpuścić. Jeżeli to jest cudzoziemiec, który ma do Polski być przekazany, no to są na to odpowiednie procedury. Każdy powinien być rejestrowany, wymiana dokumentacji, zbadanie dokumentów,
dokumentację. Jak dokumentacja się zgadza, polski rząd uważa ją za wiarygodną, to kogoś przyjmuje w ramach procedury readmisji, gdzie każda pojedyncza osoba jest ewidencjonowana przez rząd. I ja wiem, że była. Jak pytałem o to premiera Morawieckiego przed zmianą rządu, no to podawał minister Kamiński konkretne liczby. Gdzieś około 1000 przyjętych od Niemiec. A teraz już krążą legendy, ile to tysięcy. W tym roku 3-4 tysiące, tak? To jest. Natomiast w Polsce coraz bardziej widać na ulicach różnych miast, proszę, żeby obserwować, ludzi, którzy trochę nie wiedzą, co ze sobą zrobić, wyglądają na cudzoziemców. Teraz kolejna informacja, którą czytałem, była taka, że ci wrzuceni teraz pod szczelinę, że tych przypadków było już ze 3 potwierdzonych, a ile było nieoficjalnie, to nie wiemy, być może znacznie więcej. Mam informację teraz, że ci ludzie mają być osadzeni w ośrodku dla imigrantów Białej Podlaskiej. Z drugiej strony mamy informację o Syryjczykach, którzy na fałszywych papierach przylecieli do Polski, zgłosili wnioski o azyl i Straż Graniczna nie trzyma ich w zamkniętym ośrodku, tylko oni się mają zgłaszać gdzieś i pokazywać. To jest trochę, szczerze powiedziawszy, dla mnie dziwne. To znaczy Polska ma być jakimś, cała Polska ma być rezerwatem dla nielegalnych imigrantów. To trzeba zatrzymać. I dlatego my jako posłowie powołaliśmy wczoraj w Sejmie zespół do spraw nielegalnej imigracji, a ja w sprawie tej sprawy pod Szczecinem dzisiaj przed wejściem tu do studia skierowałem 18 szczegółowych pytań do ministra Duszczyka, który odpowiada za imigrację. Jeżeli nie dostanę odpowiedzi, a nie spodziewam się, żeby było jasne, że je dostanę przez media społecznościowe, to złożę w tej sprawie interpelację i będziemy każdą taką szczegółową sprawę badać. Podobnie to, co pan powiedział o wypowiedzi ministra Mroczka, to nie pozostanie bez naszej odpowiedzi. Znaczy nie może być tak, że przychodzi minister i robi za adwokata Niemiec. Jak chce robić za adwokata Niemiec, niech się w niemieckim rządzie zatrudnia, nie w polskim. To jeszcze jedna sprawa na koniec. I to zło z lewicy człowiek, to warto przypomnieć jeszcze. Typowe. Minister Mroczek? Nie, z lewicy. Minister Platforma. Mroczek. Z Platformy, tak. Jeszcze tak, gorzej. Absolutnie. To pokazuje, że on kiedyś był wiceszefem MONU za pierwszych rządów Platformy. Się niczym nie różnią. To jest lewica minister z Platformy Obywatelskiej. Panie marszałku, jeszcze chciałem zapytać tylko o Michała Wosia i jego immunitet, o którym dzisiaj będziecie decydować w Sejmie, jak zagłosuje Konfederacja. Jak pan zagłosuje? Ja będę dzisiaj czytał zarówno wniosek o uchylenie immunitetu, jak i odpowiedź ministra Wosia i po lekturze i konsultacji z naszymi prawnikami będę decydował. Kluczowe dla mnie do decyzji będzie to, czy prokuratura przedstawiła dowody na złamanie prawa. Chodzi, panie marszałku, o to, że minister Woś zdecydował o finansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości systemu Pegasus dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czy pana zdaniem... Samo sfinansowanie nowoczesnych narzędzi, nawet jeżeli to są narzędzia podsłuchowe, które uważamy, że były nadużywane, to samo sfinansowanie nowoczesnych narzędzi dla służb specjalnych nie jest dla mnie czymś, za co należałoby odpowiadać przed sądem. Każdy kolejny rząd kupował różne narzędzia dla służb specjalnych. My nie możemy być hipokrytami i z jednej strony oczekiwać od służb specjalnych skuteczności, a z drugiej strony nie płacić im za narzędzia. Uważam, że... Jakby pan był przeciwko przychyleniu się do wniosku prokuratury o uchylenie. Nie, ja sprawdzę, czy we wniosku prokuratury jest jakikolwiek dowód na złamanie prawa. I moja percepcja w tej chwili jest taka, i proszę każdego, kto zna lepiej sytuację, żeby mnie poprawił, że w systemie prawnym nie ma ani jasnych przepisów dających podstawę do wydania tych pieniędzy na Pegasusa, ani żadnych przepisów, które by tego zakazywały. I mamy kolejne sprawy, że wszystko opiera się na interpretacjach prawa. Jeżeli to jest sprawa z gatunku tego, że nie ma jasności co do tego, czy przepisy zostały złamane, to i to jest tylko to, to znaczy nie, prokuratura nie wykazała, że nadużywanie tego systemu. Jeżeli nadużywanie tego systemu. Uważam, że jeżeli ten system był nadużywany, to należy pociągnąć ministra Kamińskiego do odpowiedzialności, bo to on nadzorował stosowanie tego systemu. Już kropkę, panie marszałku, i ostatnia rzecz, którą powiem, że oceniam tę decyzję o wydaniu tych pieniędzy z Ministerstwa Sprawiedliwości negatywnie, ale nie ze względu na to, na co została wydana, tylko uważam, że narzędzia dla CBA powinno fundować CBA lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I to wymagałoby wyjaśnienia, dlaczego Ministerstwo Spraw Sprawiedliwości z pieniędzy na pomoc ofiarom finansowało narzędzia dla CBA. Tu stawiamy kropkę, panie marszałku. Krzysztof Bosak jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część programu. Internetowa dogrywka ciągle przed nami. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji z Ruchu Narodowego, jest cały czas naszym gościem. Panie marszałku, jeżeli dobrze pamiętam, to przepisy tej ustawy o Funduszu Sprawiedliwości są tak pojemne, że one
też pozwalają, tak przynajmniej też tłumaczy to za każdym razem były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, te przepisy pozwalają nie tylko z tych środków pomagać ofiarom przestępstw, ale także zapobiegać tymże przestępstwom, co ma miało właśnie umożliwić ten zakup. A jeżeli chodzi o inną głośną sprawę, ostatnio Muzeum II Wojny Światowej ja tylko w Gdańsku. Jakie... Jeszcze, jeżeli chodzi o... jeszcze raz powiem, że jestem przed lekturą wniosku o uchyleniu immunitetu i odpowiedzi na ten wniosek ze strony posła Wosia. Nie wierzę na słowo nikomu, ani ludziom z obozu rządzącego, ani ludziom z PiS-u i Solidarnej Polski. Interesują mnie przepisy, interesują mnie dokumenty. Przypomnę, że poza ustawą o Funduszu Sprawiedliwości mamy też ogólniejsze ustawy o finansach publicznych. No i ustawa o CBA, i ustawę o CBA, więc trzeba te wszystkie przepisy czytać łącznie. I będę dzisiaj pytał też prawników. Wiem, że prawnicy przygotowują z naszego działu prawnego dla nas opinię na ten temat i na tej podstawie będziemy decydować. To z ustawą o CBA też jest ten problem, o którym pan mówił. Kwestia interpretacji, bo tam jest mowa o tym, że z budżetu państwa może być finansowana działalność CBA, ale nie ma słowa. Jeżeli niektórzy tak to jest mówią, nie ma słowa wyłącznie. No, no to jeżeli tak to jest uważają, że brak słowa wyłącznie świadczy o tym, że może też być z innych źródeł finansowana działalność. To są źródła budżetowe, bo Fundusz Sprawiedliwości... Znaczy, to nie jest część budżetu państwa, ale to jest część systemu finansów publicznych. No to tak, to z tym się więc, jasno zgodzimy. Więc tu trzeba... będę po prostu analizował. Panie marszałku, to o procedurę nadmiernego deficytu może zapytam teraz. Czy ona powinna skutkować radykalnymi działaniami rządu, cięciem wydatków, powrotem do deficytu poniżej poziomu 3% PKB? Czy się dostosowywa do tych unijnych wymogów? Ja jestem zwolennikiem równowagi budżetowej. To jest moje ogólne przekonanie, że państwo nie powinno się permanentnie zadłużać. Uważam, że lewicowa polityka realizowana w Polsce przez PiS, Platformę, Lewicę, PSL i w tej chwili Polskę 2050 w długiej perspektywie jest dla państwa szkodliwa. Czyli pomocną dłoń wyciąga teraz dla Konfederacji Unia Europejska, tak? Nie pomocną, nie. Uważam, zapobiega dalszemu zadłużaniu się. Nie zapobiega. Uważam, że te procedury unijne są zasadniczo na tyle miękkie, że one niczego konkretnego nie spowodują, jeżeli rząd sam nie będzie chciał się zdyscyplinować. A to, co dyscyplinuje w tej chwili rząd, to brak środków i konstytucyjny hamulec zadłużania. My mamy w polskich przepisach konstytucyjnych znacznie twardsze hamulce związane z zadłużaniem niż to, co Unia proponuje. Tylko Unia dotyczy deficytu, a nasz dług publiczny, to jest ta różnica, że tutaj krótkiego okresu, a my jednak tego zgadza się. Więc podsumowując, uważam, że żadne unijne regulacje nie powinny skutkować bardzo zdecydowanie na politykę rządu. To jest mój pogląd jako polskiego patrioty, który jest przywiązany do polskiej niepodległości. To abstrahując w takim razie od unijnej procedury, czy przy tym poziomie zadłużenia ciąć wydatki? Sygnał ostrzegawczy. Czy rząd powinien teraz zaciskać pasa, ciąć wydatki? To zależy, które. No, na tego zadane ogólne pytanie to żadnej dobrej odpowiedzi nie ma. Powinien szukać szybko i zmniejszać ten deficyt, skoro jest na... Poprzednie rządy cięły wydatki na przykład na budowę elektrowni atomowej i w związku z tym mamy rekordowe ceny energii w Europie, tak? I deficyt, stajemy się importerem prądu. Na strategiczne rzeczy wydatków nie należy ciąć, natomiast należy przemyśleć rzeczy niestrategiczne. Tutaj programy należy... socjalne? Nie tylko, mamy też różnego rodzaju tak zwane inwestycje, które przynoszą nie żadne zyski, tylko często koszty. To jest temat tabu w polskiej polityce, bo wszyscy lubią odgrywać rolę świętego Mikołaja, ale duża część tak zwanych inwestycji, także finansowanych ze środków unijnych czy z KPO, nie jest w sensie ekonomicznym żadnymi inwestycjami, to znaczy żaden bank na to nie dałby kredytu, ponieważ nie ma żadnej perspektywy zysków. Jest perspektywa tylko tego, że coś się postawi, a później się do tego dopłaca. Latami, przez pokolenia. Ale to jest kwestia czasami, jak rozumiem, korzyści dla lokalnej społeczności, typu często przywoływane jako te nietrafione inwestycje. Dlatego mówię, że to jest temat tabu w polskiej polityce. Że demokracja nie sprzyja racjonalnej dyskusji o tym, co jest inwestycją, a co jest konsumpcją. W sensie ekonomicznym jakby ta sama rzecz może być jednocześnie inwestycją i konsumpcją. I moim zdaniem za rzadko się o tym mówi. Jednocześnie mamy proces zamykania w Polsce zakładów przemysłowych. Kolejne huty są zamykane, kolejne zakłady produkcyjne, a to one ciągną gospodarkę do przodu, to one wytwarzają PKB.
No i jakby musimy o tym dyskutować. Także nie należy ciąć inwestycji na przykład w energetykę, ale jeżeli chodzi o inwestycje na energetyczne absurdy, które sobie wymyśla Unia Europejska, to już należy przemyśleć. Jeżeli chodzi o teraz te osłony dotyczące cen energii, które no, znikają od lipca, przynajmniej będą miały inny kształt, to będą dużo węższy charakter miały do konfederacji. Należy wprowadzić jedną bardzo prostą osłonę, wypowiedzieć system ETS i unijną politykę klimatyczną. A to co się wydarzy teraz od lipca, panie marszałku? No i to się nie wydarzy, bo rząd tego nie chce. No tak, ale wydarzy się coś innego, ograniczone będą te, no jednak sztucznie obniżane ceny energii, bo dzięki dofinansowaniu z budżetu. Czy to jest dobry ruch rządu? Ja uważam, że ceny energii powinny być stabilizowane przez państwo. To znaczy, myśmy głosowali wedle mojej pamięci za tymi programami osłonowymi i uważamy, że w tej chwili wysokie ceny energii zabijają działalność gospodarczą. To jest nie tylko kwestia, jakby na radarze opinii publicznej jest kwestia wzrostu cen dla gospodarstw domowych, które są destrukcyjne. Wiele gospodarstw domowych będzie wydrenowane z pieniędzy, szczególnie, że pcha się ludzi w ogrzewanie domów prądem, nie mówiąc im, ile to będzie kosztować teraz i za ileś lat. Natomiast o pompach ciepła pan mówi. Tak, natomiast i likwidacji pieców na paliwa kopalne, nie tylko na węgiel, przypomnijmy, ale także na olej opałowy, gaz, pelet, to wszystko ma wyjść. Natomiast najbardziej chyba destrukcyjne jest likwidowanie miejsc pracy poprzez podnoszenie cen prądu dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli nam się ludzie, którzy prowadzą działalność, pozamykają, zniechęcą i wszyscy zechcą pójść do administracji, do rozdawania środków unijnych, to Polska po prostu wpadnie w recesję. To panie marszałku, na koniec już kiedy prawybory w Konfederacji ruszają? Po wakacjach, w wakacje? Prowadzimy na ten temat rozmowę na pewno po wakacjach, na pewno przed wakacjami już nie będziemy tego procesu uruchamiać, natomiast nad szczegółowym kalendarzem i decyzjami toczy się w tej chwili dyskusja wewnętrzna i po prostu pozwólmy, żeby ona się odbyła. Póki co dwóch kandydatów, czy ktoś się jeszcze zgłosił poza panem i Sławomirem Mentzenem? Tu każdy ma prawo wyrazić swoją aspirację. Nie no, prawo ma, tylko właśnie pytam, czy ktoś już wyraził poza panem. Nie ma w tej chwili formalnej procedury zgłoszeniowej, więc ja nie będę komentował w mediach te dwie nieoficjalnych wypowiedzi potencjalnych kontrkandydatów. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja Ruch Narodowy. Dziękuję bardzo panie redaktorze i dziękuję państwu. Dobrego dnia życzymy państwu. Radio Plus. Sedno sprawy.